Witam Państwa i zapraszam do obejrzenia kolejnego wydania programu Nasz Powiat, w którym przygotowaliśmy materiał zrealizowany podczas debaty na temat bezpieczeństwa zorganizowanej w gminie Garbatka Letnisko oraz informację o rozstrzygnięciu konkursu z cyklu Moje spotkania z Puszczą. W dalszej części programu będą Państwo mogli obejrzeć relację z otwarcia wystawy stałej Naszej chaty niskie progi w Muzeum Regionalnym w Kozienicach imienia profesora Tomasza Mikockiego oraz informację o międzyszkolnym konkursie wiedzy o gminie Sieciechów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym imienia Kazimierza Ośki w Starych Słowikach. Zapraszam. Dwudziestego listopada w Gminnym Centrum Rekreacji, Sportu i Promocji w Garbatce Letnisku zorganizowana została debata na temat bezpieczeństwa przygotowana przez Komendę Powiatową Policji w Kozienicach. Komenda Powiatowa Policji w Kozienicach realizuje rządowy program Razem Bezpieczniej. W ramach tego rządowego programu Starostwo Powiatowe w Kozienicach również przyjęło swój program profilaktyczny, taki, który działa naprawdę na wielu aspektach życia społecznego. My jesteśmy realizatorami tego programu i właśnie w ramach rządowego programu Razem Bezpieczniej oraz realizacji priorytetów komendanta zarówno i głównego, jak i komendanta wojewódzkiego realizowane są w całym województwie, tak też i w powiecie kozienickim, debaty. Pierwszą debatę mieliśmy w czerwcu, była to debata powiatowa, w której dla całego powiatu. Natomiast w tym momencie realizujemy debatę gminną. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Kozienicach, samorządów gmin Garbatka Letnisko oraz Sieciechów, komendant powiatowy policji Stanisław Kondeja, jego zastępca Henryk Kuśmirek, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Adam Kultys, komendant komisariatu policji w Gniewoszowie Jarosław Szczypiór, mieszkańcy gminy Garbatka Letnisko oraz młodzież ze szkoły mundurowej w Garbatce Letnisku. Cykl tych debat tegorocznych odbywał się pod hasłem takiego łączenia pokoleń, czyli skierowana jest ona dla osób starszych, ale też zachęcamy do udziału w tych debatach młodzież po to, żeby zarówno osoby starsze swoim doświadczeniem życiowym i taką już mądrością życiową przekazywały tą swoją wiedzę młodzieży, a młodzież na przykład zapoznawała z nowinkami technicznymi i też zwracała uwagę, jak uchronić się od pewnych niebezpieczeństw, bo dlatego te niebezpieczeństwa są trzonem tych debat. Zarówno niebezpieczeństwa w życiu codziennym, czyli w ruchu drogowym, czyli jak się poruszać, na co zwracać uwagę, mamy coraz więcej samochodów, ale też w życiu wirtualnym mamy i oszustwa na wnuczka i pewne jakieś agencje bankowe takie czy inne, które oferują rewelacyjne kredyty czy inne finansowanie różnych zakupów, a potem się okazują one dużym oszustwem. I właśnie te debaty, chcemy ten głos zarówno osób starszych, jak i młodszych usłyszeć. Rozpoczynając dyskusję na temat bezpieczeństwa w gminie Garbatka Letnisko, wójt gminy Robert Kowalczyk podkreślił, iż współpraca z policją przebiega w sposób bardzo zadowalający, a mieszkańcy gminy czują się bezpiecznie. Wymienił jednak kilka problemów, które jeszcze należy rozwiązać. Pierwsza to taka, że w gminie Garbatka Letnisko mamy tych dróg gminnych, ale również i powiatowych, ale i wojewódzkich, bez chodników dość sporo i poruszanie się na tych drogach nie jest łatwe. Miałbym taką uwagę, prosiłbym, żebyśmy patrzyli na tych ludzi tak bardziej przyjaźnie, że staralibyśmy się im pomóc, natomiast nie szukali tego, czy akurat ktoś idzie po tej dobrej stronie ulicy, bo nie zawsze ta, po której powinien iść, być może nawet się nadaje do przejścia. Druga taka sprawa, która mnie nurtuje, to myślę, że wspólnie moglibyśmy coś zrobić dla takiego porządku z psami w naszej gminie. Coraz więcej osób po prostu zamiast zajmować się swoimi czworonogami, to tak naprawdę wypuszcza je po to, żeby sobie pobiegały, a jak już przyjdą do nas na podwórko, to najlepiej już były załatwione, najedzone i tylko żeby spały. I trzecia sprawa, o której chcę powiedzieć, to myślę, że nikt nie kwestionuje tam sprawdzania tej rannej trzeźwości naszej, ale z tego, co ja słyszę od mieszkańców Garbatki, to przydałoby się, żeby jednak te patrole policji drogowej również częściej pojawiały się w godzinach wieczornych,
w miejscach, gdzie no, ten alkohol jest sprzedawany. Założenia są te, żeby właśnie od rana zaczynać takie działania, kiedy ludzie przemieszczają się do pracy i często są nietrzeźwi. No, to wynika też ze specyfiki tego właśnie tej pracy, że przeważnie jak pierwsza zmiana zaczyna rano, więc wszyscy się przemieszczają, większy ruch i my wtedy nastawiamy się na większe. Równie wcześniej kładziemy też nacisk na drugą zmianę, jak wracają z pracy, tak? Bo wtedy jest też większy ruch i stąd ta może bardziej kumulacja tych badań w tych godzinach jest. Oczywiście działamy też w porze nocnej. Mamy tu przykład dyskoteki na terenie kolegi tego okręgu działania, czyli w Oleksowie. No i też tam, mimo że tych badań zarówno z naszej strony, jak i z ich strony, od czasu do czasu, jak się okazuje, pojawiają się nietrzeźwi kierujący. No mamy wrażenie też, i tak obserwany jest trend w całej Polsce, że ten spadek trochę następuje tych ilości ujawnianych, mimo ilości badań. No my w tamtym roku około ponad 30, już mamy w tej chwili 31 tysięcy przeprowadzonych badań. To działanie to polega na takim przesiewowym, czyli no, rutynowo po kolei wszystkich, nie ma znaczenia kto. No może się zdarzyć, że jest jakiś, tworzy się jakiś chwilowy korek, to znowu się przepuszcza część pojazdów i znowu, żeby ta płynność ruchu była zachowana. Obecni na spotkaniu mieszkańcy gminy również dzielili się swoimi spostrzeżeniami, a przedstawiciele Komendy Powiatowej w Kozienicach w sposób szczegółowy odpowiadali na zagadnienia dotyczące praktycznego czuwania nad bezpieczeństwem mieszkańców. Bardzo często mam telefon stacjonarny, nie likwidowałam. Pojawiają się takie sytuacje, że dzwoni pani, no i oczywiście bez przedstawiania się prosi o wpłatę na przykład na bardzo ciężko chorą osobę. No niestety ja wówczas grzecznie odpowiadam, że wiem, gdzie mam wpłacić, znam konta, znam akcje charytatywne, biorę w nich udział i po prostu dziękuję bardzo. Druga sprawa również, często też, zwłaszcza wiosną, pojawiali się jakby tacy emisariusze, oczywiście z tabliczką, no i również prosili o to, żeby wpłacać datki, bo jest jakaś ciężko chora osoba, bądź też na jakieś inne akcje charytatywne, swego czasu nawet na dom dziecka, małego dziecka w Ostrowcu. Są osoby, które potrafią nas wmanewrować, ale starajmy się no, logicznie pomyśleć w tym momencie. Lub zasięgnąć czyjejś rady. No, nie wyciąga się kilkudziesięciu tysięcy, jak to bywa nieraz, i nie daje obcej osobie, tym bardziej, że zazwyczaj dajemy osobie, której nie znamy. Sama bardzo często jeżdżę rowerem. I proszę sobie wyobrazić, że jazda ulicą Kochanowskiego w tym stanie, w jakim ona jest w tej chwili, to jest naprawdę niebezpieczna. Ja kiedyś to myślałam, no może trochę więcej waży, bo tir to by mnie naprawdę zmuchnął. To jest po prostu dla osoby nieco starszej, to jest wielką uciążliwością. Stąd też czasami, przyznaję, zdarza mi się jechać chodnikiem. Wiem, że nie można, ale chyba bardziej już lepiej i bezpieczniej niż starsza osoba porusza się chodnikiem, niż miałaby ulec wypadkowi. Będziemy starali się logicznie i sensownie podchodzić do wszystkich wykroczeń, ale też proszę Państwa o to, byście sami zadbali o własne bezpieczeństwo. Czyli to, co mamy tutaj, kamizelki i widoczność. Nie tak dawno wypadek śmiertelny na skrzyżowaniu krajowej w stronę Ponikwy, tak? Gdzie ginie kobieta. No cóż, no, okoliczności no jednak wskazują na to, że no, no nie była widoczna. Nie była widoczna i cóż, reakcja kierowcy w nocy bez widoczności, zbyt późna, by móc wyhamować i nie, żeby nie doszło do zdarzenia. Dlatego sami w trosce o siebie dbajmy o to. Bierzmy te elementy odblaskowe, pouczajmy tych młodych ludzi nieraz, prawda, którzy czują się po prostu no, nieśmiertelni, można powiedzieć. Oni o tym nie myślą, o skutkach zdarzenia drogowego. Ja tylko mam prośbę do Państwa, żebyście sobie tak po prostu no, na własne takie życzenie nie stwarzali kłopotu, bo sami wiecie, co się stało teraz z tym wypadkiem. No osoba zginęła, rodzina, to cierpi cała rodzina i przez lata to będzie pokutować. Dlatego, no mówię, no ten odlas to już jest, tak już staramy się to propagować. Natomiast jest też taka prawda, że wiele zostało tych odlasków rozdawane przez te lata. No i nie widzimy tych odlasków. No gdzieś one leżą, trzeba by je wygrzewać z tych szaf. Wracając do tych stosowanych środków, no policjant
ma trzy rodzaje zastosowania środka. Pouczenie, mandat, ewentualnie wniosek. Teraz tak, proszę Państwa, no, żeby było pouczenie, to musi być zrozumienie w ogóle winy, jakaś skrucha. Nasze działania wynika też z analizy zagrożeń. W tamtym roku mieliśmy 10 wypadków śmiertelnych, z czego 5 to były osoby pierwsze. I niestety wszystkie 5 były w tych trzech ostatnich miesiącach, czyli kiedy ten dzień krótki, no to mówię, w tym roku mamy 6 wypadków śmiertelnych, 2 osoby pierwsze zginęły i 2 rowerzystów starszych, w tym przypadku i jeszcze 2 nietrzeźwych kierujących. Także Państwo wiecie, w jakim kierunku musimy działać. Tam, gdzie są te wypadki. No, na szczęście tu w Waszym przypadku jest poprawa. Na całej gminie było w tej chwili 4 wypadki. No oprócz tego jednego nieszczęśliwego śmiertelnego, to były po jednej osobie rannej. Także Państwo, no nie jest najgorzej. Od strony Puław, jak się dojeżdża do kolonii Bąkowiec, był znak, że kolonia Bąkowiec. No może kolonia, bo nie ma takiej nomenklatury już teraz. To jest stara nomenklatura. Ale ten znak został zabrany. Zupełnie. Czyli jak ktoś jedzie, nie wie, czy to jest teren zabudowany, czy w ogóle. Jeżeli chodzi o to bezpieczeństwo na terenie Bąkowca, ten teren zabudowany, tutaj pan naczelnik przeanalizuje te pisma, które państwo kierowaliście do zarządu dróg. I z naszej strony, jeżeli pozytywnie to oceni, będziemy też wnioskowali o usytuowanie takich znaków w tym miejscu. Nie pamiętam daty, ale może to było miesiąc temu. Godzina 20, dzwoni funkcjonariusz z komisariatu dyżurny, żebym pomógł. Co się okazuje? Na Zbyczynie rolnik wyjechał na asfalt, oczywiście wywlókł tego błota bardzo dużo, jechał samochód, wpadł w pośli, gdzieś tam po tych krzakach, na szczęście skutki nie były jakieś tragiczne. Więc tak, angażuje się w to patrol, stoi, no bo trzeba sygnalizację włączyć. Ja do tego wysyłam jakąś, nie jakąś, tylko konkretnie Zajrzysza Straż. Trzeba ten asfalt posprzątać. Oczywiście ja dyżurnego bardzo prosiłem, żeby ustalić sprawcę, a to nie jest trudno. Bo jest sołtys, skąd wyjechał, gdzie wjechał i ukarać mandatem. To jest bezmyślność, stworzenie zagrożenia. Wiemy sami, co się dzieje po tym, jak po deszczyku troszeczkę zamarznie jezdnia, a to wcale się niczym nie różni. To było to z pól wyciągnięte, rozmiękłe przez deszcz, jest nie mniej śliskie niż lód na jezdni i stwarza zagrożenie. Tak w ramach humoru chcę powiedzieć, że w pewnej parafii ksiądz proboszcz, żeby odpędzić złe moce, zainstalował sobie kropielnicę w samochodzie, wziął kropidło i jeździł po ulicach i święcił te gospodarstwa. I ja myślę, że naszej policji niepotrzebne ani kropidło, ani kropielnica, ale od czasu do czasu, jak pan komendant z Gniewoszowa wyśle samochód, który po ulicach Garbatki pojeździ, to mieszkańcy będą się czuli bezpieczniej i bardziej komfortowo, będziemy wiedzieć, że jest policja. Ja Państwa zapraszam do siebie. Ja w każdego przyjmę, z każdym porozmawiam. Możemy się dogadać, możemy ustalić jakieś działania. Ja udzielę pomocy, jak najbardziej takiej, która będzie oczywiście w mojej gestii i nie będzie przekraczała możliwości policji prawnych i organizacyjnych. Ale bardzo chętnie wysłucham i będę wspomagał Państwa. Debaty społeczne służą zdiagnozowaniu potrzeb mieszkańców w zakresie poprawy bezpieczeństwa, zgłaszaniu lokalnych oczekiwań i wspólnemu wypracowywaniu rozwiązań. W związku z tym na przyszły rok również zaplanowano tego typu spotkania. Zorganizowane zostaną we wszystkich gminach powiatu kozienickiego. Dwudziestego 27 listopada w Miejskim Centrum Kultury i Bibliotece w Pionkach zorganizowany został finał 25. jubileuszowej edycji konkursu z cyklu Moje spotkania z Puszczą pod tytułem Puszcza Kozienicka – Skarbnicą Bioróżnorodności. Spotkanie rozpoczął Robert Belina, zastępca dyrektora Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, który powitał licznie zgromadzonych gości, wśród których oprócz laureatów konkursu i ich opiekunów znaleźli się także Michał Latos, pracownik Wydziału Terenowego Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, Edyta Nowicka, kierownik Zespołu do Spraw Promocji i Mediów Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, przedstawiciele samorządów miasta i gminy Pionki i gmin sąsiadujących, przedstawiciele nadleśnictw Kozienice, Radom i Zwoleń oraz lokalnych przedsiębiorstw i instytucji. 25 lat to jest
kawałek czasu, tak sobie pomyślałem, że jest to taki może chyba w Polsce niezbyt częsty, a nawet rzadki przypadek konkursu już dwupokoleniowego, bo rodzice niektórych uczestników i finalistów i laureatów tego konkursu byli również laureatami pierwszych edycji. Myślę, że jest to tradycja, którą należy szanować, a szczególnie w zestawieniu z tą prastarą Puszczą Kozienicką jest warta podkreślenia i kontynuowania. Także jeszcze raz wszystkim witam w imieniu Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, swoim, dyrektora Sylwestra Hołasta, no i Parku Krajobrazowego Kozienickiego, który jest przecież organizatorem tego konkursu. Długoletnia tradycja konkursu wzbudziła refleksję wśród zgromadzonych gości, szczególnie wśród tych, którzy z przedsięwzięciem związani są od początku. Szedłem sobie tutaj do Domu Kultury i Beata znalazła pod drzewem tu, bo tu jeszcze parę drzew zostało, takiego starego grzyba jak ja. I mówi, słuchaj, czy ty pamiętasz, jak to się zaczynało? Ja mówię, jak przez mgłę, ale uznajmy, że pamiętam. Otóż nie pamiętam, proszę państwa. Pamiętam tylko tyle, że przez te wiele lat ówczesne dzieci, dzisiaj już związek byłych dzieci, bo to już rodzice, kontynuują imprezę, która rozwija się, bo to nie ulega wątpliwości. Jest powód, który na początku leżał tylko tu, w tej puszczy. Potem on się rozszerzał coraz bardziej dołączały inne parki krajobrazowe. I mamy tę satysfakcję, że byliśmy tutaj w Pionkach pionierami tego przedsięwzięcia. Poza tym jakoś bogaciej jest z tyłu za mną niż bywało kiedyś. Z tamtych czasów mam jeszcze do dzisiaj katalog, taką książeczkę, kiedy Marek Krzemiński wręczył mi na początku Atlas Ptaków Polskich i do dzisiaj ten atlas mam. Zwracam się do dzieciaków, do młodzieży naszej. Kochani, to jest temat, bez którego nie będziecie funkcjonować. Dlatego szanujmy przyrodę, szanujmy wszystkie te jej przejawy, na które mamy wpływ, a na które nie mamy wpływu, starajmy się ten wpływ mieć. Tuż przed wręczeniem nagród i wyróżnień przed zgromadzonymi zaprezentowała się młodzież z amatorskiego koła teatralnego działającego przy publicznym gimnazjum nr 2 w Pionkach. Kroplą pamięci, nicią pajęczą, zapachem bzu. Wiesz już na pewno świeżością żywną to właśnie duch. Pamiętajcie przyrodzie, przecież stamtąd przyszliście. Żare epoki użyczą wam głodu, tylko drzewa, tylko liście. Pamiętajcie o przyrodzie, czy tak trudno być poetą? Żare epoki nie użyczy wam głodu, żaden schron, żaden beton. Tegoroczna edycja konkursu z cyklu Moje spotkania z Puszczą rozgrywana była w 6 dziedzinach: plastyka, literatura, fotografia, plakat, prezentacja multimedialna oraz konkurs wiedzy i w 4 grupach wiekowych. Pierwsza, szkoły podstawowe wiek od 6 do 9 lat, druga, szkoły podstawowe wiek od 10 do 12 lat, trzecia, gimnazja, wiek od 13 do 15 lat oraz 4. grupa, szkoły ponadgimnazjalne, 16 do 19 lat. Konkurs przebiegał dwuetapowo. W eliminacjach szkolnych wzięło udział 892 uczniów z 36 szkół położonych na terenie powiatu radomskiego, kozienickiego i zwoleńskiego. Na drugi etap konkursu wpłynęło 237 prac. Przy ocenie prac brano pod uwagę zgodność z tematyką konkursu, wartości artystyczne, technikę i estetykę wykonania oraz wiedzę przyrodniczą. Kierując się tymi wytycznymi, przyznano 37 nagród i 30 wyróżnień. Spośród 36 szkół uczestniczących w tegorocznej edycji konkursu, najlepsze wyniki osiągnęła Publiczna Szkoła Podstawowa w Ryczywole, uzyskując 5 nagród i 2 wyróżnienia indywidualne, w związku z czym jury postanowiło przyznać nagrodę dla szkoły.
Wśród laureatów i zwycięzców konkursu znaleźli się również uczniowie publicznej szkoły podstawowej nr 3 i nr 1 w Kozienicach, publicznej szkoły podstawowej w Kociołkach, w ulicy Tyrzyńskiej, Bogucinie oraz Garbatce Letnisku, publicznego gimnazjum nr 1 i nr 2 w Kozienicach, publicznego gimnazjum w Garbatce Letnisku oraz pierwszego liceum ogólnokształcącego w Kozienicach. Gdy wchodzę do puszczy, czuję zapach liści. Widzę skarbnice roślin i zwierząt. Dęby i sosny przywołują mnie swym szelestem. Ptaki szepczą mi na ucho swe piosenki. Słyszę trzepot motylich skrzydeł. Grzyby kuszą swym wyglądem. A ja myślę, jakby to było cudownie zostać tu i marzyć codziennie. Nagrodzone prace plastyczne, literackie oraz fotografie prezentowane są na pierwszym piętrze Miejskiego Centrum Kultury i Biblioteki w Pionkach. Dziesiątego 7 listopada w Muzeum Regionalnym imienia profesora Tomasza Mikockiego w Kozienicach otwarta została wystawa stała zatytułowana Naszej chaty niskie progi. Spotkanie rozpoczął Krzysztof Reczek, dyrektor muzeum, witając licznie zgromadzonych, wśród których znaleźli się przedstawiciele samorządu powiatu kozienickiego, gminy Kozienice, pracownicy starostwa powiatowego w Kozienicach, Urzędu Miejskiego w Kozienicach, przedstawiciele placówek oświatowych i instytucji działających na terenie powiatu kozienickiego oraz lokalni twórcy ludowi. Witam niezwykle gorąco w naszej chacie. W tytule naszej wystawy ważne jest w zasadzie każde słowo. Naszej chaty niskie progi. Niskie, ponieważ jesteśmy dumni, mam nadzieję, że mogę to powiedzieć w imieniu naszej społeczności kozienickiej. Jesteśmy dumni z naszych dokonań, ale jesteśmy skromni, otwarci i gościnni dla innych. No i przede wszystkim nasza chata. Nasza chata, czyli nasz dom rodzinny, taki jak wielu z nas pamięta z własnego doświadczenia, jeśli nie własny, to dom ich rodziców, ich dziadków, bo tak żyli kiedyś tutaj i mieszkali ludzie. Nasza chata, czyli Puszcza Kozienicka i Kozienice, to też nasza chata. I w końcu nasza chata Polska. Tak byśmy chcieli widzieć tą wystawę i tak byśmy chcieli, żeby ją Państwo postrzegali. Po części oficjalnej przed zgromadzonymi zaprezentował się ludowy zespół dziecięcy Cyraneczka z publicznej szkoły podstawowej imienia Jana Kochanowskiego w Jaroszkach, który w zabawnym, pełnym przyśpiewek występie ukazał życie wiejskiej rodziny w dawnych czasach. Chociaż skrzypią drzwi i szczekają.
trzy, cztery niedziele. Ej, ha, niewiele, będzie we wsi wesele. Ej, ha, wesele, za trzy, cztery niedziele. Ej, ha, raz, dwa, trzy, będzie ryba w całej wsi. Ej, ha, oducha, weselisko. Uha! Wystawa Naszej chaty Niskie progi poświęcona jest dawnemu domostwu. Ilustruje warunki egzystencji dość zamożnej, dwupokoleniowej rodziny wiejskiej w regionie Puszczy Kozienickiej w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Centralne pomieszczenie chaty stanowi izba czarna, w której skupiało się życie całej rodziny. Zwiedzając dalej, trafiamy do oznaczonej wycinankami, pająkami i światami z opłatka najbardziej okazałej części domostwa, izby białej, stanowiącej salon, w którym podejmowano gości. Na końcu odwiedzamy komorę, czyli gospodarcze zaplecze domu, jego skarbiec, w którym znajdowało się wszystko to, co było niezbędne i stanowiło o jakości życia rodziny. Zboża, kasze, sprzęty domowego użytku i tym podobne. Dom dla każdego człowieka jest najważniejszym miejscem na ziemi. To w domu czujemy się najlepiej i najbezpieczniej. Stare, dobre przysłowie mówi, że wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Dawniej dom był szczególnie bliski dla ludzi, budowany własnymi rękami od podstaw. Wszystkie sprzęty, narzędzia, proste meble robione były dawniej we własnym zakresie. Dom był po prostu niezbędny do życia, dawał ciepło i schronienie. W domu też, proszę Państwa, zaczynało i kończyło się życie. Ludzie radowali się z narodzin, ale też i smucili się wtedy, kiedy odchodzili najbliżsi. W domu też spędzano wszystkie święta, uroczystości rodzinne, ale dom też był domeną kobiety. To ona była niezastąpiona w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Kobiety w pierwszej kolejności dbały o pożywienie, o dom i o ubranie. Dopiero później narodziła się potrzeba estetyki. Kobiety chciały nie tylko mieć dom ciepły i funkcjonalny, ale również i ładny. Dlatego też zaczęły robić ozdoby. Z surowców dostępnych oczywiście na wsi, głównie ze słomy, papierów kolorowych, bibuły kupowanej na jarmarku. I tak powstawały, proszę Państwa, przepiękne ozdoby. Pająki o najróżniejszych kształtach, wycinanki, kwiaty z bibuły i światy z opłatka. Wszystkie ozdoby były wykonywane bardzo starannie, głównie przed świętami Bożego Narodzenia, przed świętami wielkanocnymi, po to, żeby chałupa wtedy pięknie wyglądała. Szczególną taką ozdobą, proszę Państwa, były światy z opłatka. Spełniały one funkcję nie tylko zdobniczą, ale również obrzędową. Sprowadzały na dom Boże błogosławieństwo, szczęście, spokój, harmonię. I chroniły w pewnym stopniu domostwo i najlepiej, żeby wisiały do następnej Wigilii. Oczywiście było to niemożliwe, ponieważ opłatek był przysmakiem dzieci i dzieci lubiły sobie tam podskubać, także do następnej Wigilii tej ozdoby w ogóle po prostu nie było. Oprócz takich ozdób wykonywanych własnoręcznie, wieszano bardzo dużo obrazów świętych. Były to najczęściej oleodruki imitujące malarstwo olejne, kupowane najczęściej w miejscach kultu. Przedstawiały Matkę Boską, Chrystusa, Świętą Rodzinę, ale również i patronów. W każdej chałupie starano się, żeby wisiał wizerunek świętej Agaty, która chroniła domostwo od pożarów. W kulturze ludowej ogień w ogóle dawał bezpieczeństwo, ciepło, ale jednocześnie był takim groźnym żywiołem, którego ludzie się bardzo bali. A zwłaszcza bali się piorunów i ognia od piorunów, który trawił całe domostwa i pozbawiał po prostu ludzi środków do życia, dachu nad głową. Mówiąc właściwie o sztuce ludowej, muszę parę słów powiedzieć o rzeźbie ludowej, która to również narodziła się w chacie krytej strzechą. Pierwsze świątki, pierwsze figurki Chrystusa Frasobliwego do przydrożnych kapliczek były tworzone na przełomie XIX i XX wieku. Tworzyli je przeważnie wiejscy rzemieślnicy, pastuszkowie, których nazwiska znane były tylko sąsiadom. Była to sztuka niczym nieskażona, autentyczna, szczera, powstała od tak z głowy. W naszej kapliczce również znajduje się moja ulubiona figurka Chrystusa Frasobliwego. Jej autorem jest ludowy rzeźbiarz Stefan Ślarzyński ze Ździczowa. Nieżyjący już. Jest nestorem twórczości rzeźbiarskiej
obok takich, można powiedzieć, sław, prawda, ludowych, jak Leon Kudła i Stanisław Denkiewicz. Sama figurka Chrystusa Frasobliwego, to powiem tak poetycko, to jest taka owiana przedziwnym urokiem, zgięta w pałąk postać boleściwego Chrystusa, który jak taki zmęczony wędrowiec wsparł skołataną głowę. Typ tej figurki stworzył lud. Po co? Dla siebie, po prostu, żeby być bliżej Boga, żeby swoje troski, kłopoty, boleści powierzyć Bogu. Tego typu kapliczki są nierozerwalnie, można powiedzieć, związane z takim naszym krajobrazem polskiej wsi. Chałupy, proszę Państwa, kryte strzechą, z takim wyposażeniem, już bezpowrotnie znikają. Już ich nie ma właściwie. Możemy je oglądać tylko w skansenach i muzeach etnograficznych, takie jak u nas po prostu. A przecież to jest taka cząstka naszej regionalnej historii, którą warto ocalić od zapomnienia. Spotkanie zakończył wspólny poczęstunek, na który złożyły się swojskie potrawy, przygotowane przez Stowarzyszenie Nowoczesna Gospodyni ze Stanisławic. Natomiast muzyczną oprawę wystawy zapewniała kapela Jaśki z Maciejowic. Dziesiątego 5 listopada w zespole szkolno-przedszkolnym imienia Kazimierza Ośki w Starych Słowikach odbył się międzyszkolny konkurs wiedzy o gminie Sieciechów. Spotkanie rozpoczęła Bożena Wójcicka, dyrektor placówki, która witając zgromadzonych gości, wśród których oprócz uczestników konkursu i ich opiekunów znaleźli się także Kazimierz Mastalerz, przewodniczący Rady Gminy Sieciechów, dyrektorzy z zaprzyjaźnionych szkół oraz Mirosława Pachocka, przewodnicząca Rady Rodziców, przedstawiła nadrzędne cele konkursu. Motto dzisiejszego konkursu to: na początku ojczyzna jest blisko, na wyciągnięcie ręki. Cytat Tadeusza Różewicza. Celem naszego konkursu jest przybliżenie uczniom dziedzictwa kulturowego gminy, popularyzowanie kultury regionalnej, rozwijanie zainteresowań regionem, jego historią i tradycją, kształtowanie poczucia własnej tożsamości i integracja społeczności gminy Sieciechów. Chciałabym życzyć wszystkim uczestnikom konkursu otwartości umysłu i samych poprawnych odpowiedzi, a pozostałym uczestnikom ciekawego odbioru i mile spędzonego czasu. W turnieju wzięły udział 3 drużyny. Drużyna Słowika, reprezentująca zespół szkolno-przedszkolny imienia Kazimierza Ośki w Starych Słowikach, drużyna Sieciecha ze zespołu placówek oświatowych imienia Armii Krajowej w Sieciechowie oraz drużyna z Zajeziora, w skład której weszli uczniowie zespołu szkolno-przedszkolnego imienia kaprala Michała Okurzałego w Zajezierzu. Na początku ojczyzna jest blisko, tak blisko, że wyciągając ręce dotykasz ziemi, czujesz zapach pobliskich łąk i puszczy kozienickiej, smak pieczonego ciasta i ulubionej zupy. Słyszysz dźwięki mowy ojczystej, brzęczenie pszczół, śpiew ptaków. Ojczyzna to miejsce urodzenia, wychowania, dzieciństwa. To przestrzeń niewielka, w której się obracamy. Nasze domy, ulice, cmentarze, szkoły i kościoły to centrum świata. Kiedy człowiek rośnie, dojrzewa, ojczyzna wrasta wraz z nim, z małej miejscowości staje się gminą, powiatem, województwem, staje się Polską. Co wiemy o naszej najbliższej okolicy? To pytanie zadaliśmy sobie kilka miesięcy temu i postanowiliśmy sprawdzić naszą wiedzę w międzyszkolnym konkursie. Pomyśleliśmy, że dobrze byłoby wspólnie odkryć bogatą historię i poznać teraźniejszość. Dlatego zaprosiliśmy do udziału inne szkoły z naszej gminy. Konkurs podzielony był na 3 etapy. Pierwszy, pytanie-odpowiedź, w którym uczniowie musieli wykazać się nie tylko wiedzą na temat gminy, ale również znajomością starych przedmiotów codziennego użytku, którymi posługiwali się ich przodkowie. Drugi,
krasomówstwo. I trzeci etap, plastyczny, polegał na przygotowaniu plakatu promującego gminę Sieciechów. Wymień nazwy czterech miejscowości, które administracyjnie należą do gminy Sieciechów. Opactwo Sieciechów, Zajezierze, Słowiki. Na mapie powiatu kozienickiego wskaż gminę Sieciechów. Jak miał na imię bohater legendy o tatarskim kopcu? Strzykiem. Wisła nieraz zalewała te tereny. Też dzisiaj opowiadają o zatopionym grodzie Sieciecha. Stary ożywił się nagle, bo w miejscu, gdzie dziś zalega jezioro Czaple, stał gród. Potwierdził. Pewnego dnia woda zalała wyspę i z miejscowości zostały tylko nazwy. Leśna nad Rybie Zajezierze, które sprzed laty pochłonęło bagno. Dziś mało kto daje temu wiarę. W głosie starego zabrzmiała nuta żalu. Ale ja wiem, bo nieraz tam się kąpałem. Zaledwie metr pod lustrem wody natrafić można na omuloną i porośniętą wodorastami basztę. Gdy stanąć na jej szczycie, ręką można sięgnąć powierzchni jeziora. Niektórzy opowiadają o ukrytym tam ogromnym skarbie. Stary wskazał stronę jeziora. Płyną piosenki z polskiej znane, Wisłą i Odrą, Bugiem i Sanem. To wszystko Polska mieszkamy wszyscy w domu ojczycy. Kocham tę świętą ziemię rodzinną, na której moja kołyska stała i której dawna Karim mnie chwała. Kocham te barwne kwiaty na łące, kocham te łany głosem szumiące, które mnie żywią, które mnie stroją, które zdobią ojczyznę moją. Kocham te góry, lasy i gaje, potężne rzeki, kilka ruczaje. Po tych potokach w wodzie uzdroja, ty się przeglądasz, ojczyzna moja. Krwią użyźniona, dobrze skąpana, tak dla nas droga i tak kochana. Poziom wiedzy uczestników międzyszkolnego konkursu, zdaniem jury, w skład którego wchodzili Leokadia Cieślik, doradca metodyczny języka polskiego, Stefan Siek, właściciel Izby Historycznej w Sieciechowie oraz Krzysztof Zając, historyk, pracownik Wydziału Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Kozienicach, był bardzo wysoki i wyrównany. Konkurs rewelacyjny, różnorodne działania uczniów, młodzieży pokazują, że właściwie wszystko potraficie, a przy okazji myślę, że dobra zabawa. Wiadomości, umiejętności są właściwie prawie takie same. W związku z tym różnice punktowe między poszczególnymi miejscami są tak naprawdę w skali tak, to jest kwestia jednego i dwóch punktów. Najlepiej byłoby, gdybyśmy mogli przyznać trzy pierwsze miejsca, bo tak naprawdę na taki wynik zasłużyliście. Na taki wynik zasłużyliście. Możemy tak zrobić, czy nie? To bardzo dziękuję. Cieszymy się z waszego dużego poziomu wiedzy, naprawdę. Ja trochę wiem na temat gminy Sieciechów, ale też nie wszystko i byłem bardzo pozytywnie zaskoczony waszą wiedzą, wystąpieniami poszczególnych członków drużyn krasomówczymi i pięknymi pracami plastycznymi. Tutaj zwracam się do przewodniczącego rady. Mi się bardzo podoba hasło Gmina Sieciechów, Skarbnica Historii. To jest już gotowe hasło promocyjne. W innych miastach, w innych gminach naprawdę płacą za to samorządy, żeby takie hasło, wymyśleć, żeby jakaś firma się zajęła, a tutaj już jest gotowe, także polecam. Bo naprawdę gmina Sieciechów jest skarbnicą historii i skarbnicą bardzo zdolnych uczniów. Wszyscy uczestnicy międzyszkolnego konkursu wiedzy o gminie Sieciechów otrzymali dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starych Słowikach. Spotkanie zakończyły pamiątkowe zdjęcia. Brawo.
Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach informuje pracodawców oraz bezrobotne kobiety i mężczyzn z powiatu kozienickiego, że dysponuje jeszcze środkami finansowymi na realizację takich form wsparcia jak refundację doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, szkolenia podwyższające kwalifikacje, bony na zasiedlenie. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie urzędu, pokoje numer 7 i 8, jak również na stronie internetowej pupkozienice.pl w zakładkach Instrumenty Rynku Pracy oraz Usługi Rynku Pracy. Powiatowy Urząd Pracy oferuje wsparcie w ramach działalności podstawowej oraz w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kozienickim, program operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020, a także w ramach projektu Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie kozienickim, regionalny program operacyjny województwa mazowieckiego na lata 2014-2020. Telefon do Powiatowego Urzędu Pracy 48 614 66 99. To już wszystko, co przygotowaliśmy w tym programie. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych wydań naszego programu. Dostępny jest on również na stronie internetowej Starostwa Powiatowego.